Dobry wieczór, Emila Okupska, minęła 18.30, a zatem zaczynamy środowe wydarzenia Telewizji Centrum. A oto niektóre tematy na dziś. Głośny protest pod MDK-iem, pedagodzy i mieszkańcy Zgierza żądają remontu budynku. Jak to wygląda? No, pieniędzy mają, tylko nie chcą dać na to, co trzeba, uważam. No, powinni dać. No. A także Jerzy obroniły tytuł. Za nami kolejny finał Zgierskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki. I są zapowiedzi, że na kolejną edycję jesienną liga też również ma szansę się rozwinąć o kolejnych nowych uczestników. Wczoraj odbył się zapowiadany tydzień temu protest ostrzegawczy organizowany przez dyrekcję i pracowników MDK w Zgierzu. Kilkadziesiąt osób domagało się dofinansowania remontu budynku Młodzieżowego Domu Kultury. Władzom Starostwa Powiatowego w Zgierzu po raz kolejny nie udało się pozyskać na to środków. Protestujący przez pół godziny blokowali ulicę, przechodząc przez przejście dla pieszych. Na ulicy Długiej, tam gdzie znajduje się Młodzieżowy Dom Kultury, w Zgierzu protestowali rodzice i pracownicy MDK-u. Do akcji przyłączyli się również zgierscy radni oraz prezydent. Przedstawiciele MDK-u tym protestem chcieli pokazać, że będą walczyć o bezpieczne warunki do nauki i rozwijania talentów dla dzieci i młodzieży. Jak mówią, nie zgadzają się z decyzjami finansowymi Starostwa Powiatowego. Pieniędzy nie pozyskano i chcą składać trzeci projekt. Dla mnie to jest takie zagranie w białych rękawiczkach, zamknijmy Młodzieżowy Dom Kultury. Bo jeżeli nie dostaniemy pieniędzy na remont, to póki jeszcze ten budynek stoi i jakoś można w nim funkcjonować, to za chwilkę już nie będzie można. 30 marca radni powiatu zgierskiego podjęli uchwałę, w której zmienili przeznaczenie środków, 500 000 zł, które miało być na remont tego budynku, na inne inwestycje, przede wszystkim na drogi. Z drugiej strony powiatowy samorząd deklaruje, że robi wszystko, aby pozyskać pieniądze na rozbudowę budynku. Kolejny projekt na ten cel został wpisany na listę projektów strategicznych łódzkiego obszaru metropolitalnego. Nowy budynek, który powstanie, mam nadzieję, w 2019 roku, bo w tym roku po otrzymaniu dofinansowania jeszcze chcemy ogłosić przetarg, tak żeby od przyszłego roku ruszyć z budową i ten budynek przebudować i wybudować, będzie naprawdę bardzo nowoczesnym budynkiem. Budynkiem, który będzie miał jedyną w Zgierzu salę kinowo-widowiskową, gdzie będzie można wykorzystać na bardzo różne spotkania. Spotkania na pewno w sferze kultury. Prezydent Zgierza również wziął udział w proteście. Zadeklarował, że pomoże w rozmowach z zarządem powiatu zgierskiego. Dziś miał złożyć pismo w tej sprawie do starosty zgierskiego, gdzie będzie chciał zaproponować spotkanie, które mogłoby pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Protestuję przeciwko temu, aby taka ważna placówka dla naszego miasta funkcjonowała nadal w mieście, w godzimych warunkach, bo warto dla tych dzieciaków, dla tych rodziców, którzy tutaj od wielu lat ślą swoje dzieci, aby oprócz Miejskiego Ośrodka Kultury, który prężnie działa w mieście, realizuje wiele przedsięwzięć, istniał również taki ośrodek jak Młodzieżowy Dom Kultury. Protestujący robili wszystko, aby zwrócić uwagę na problem. Było naprawdę głośno, zabrali ze sobą trąbki i gwizdki. Z głośników słychać było nazwiska radnych powiatowych, którzy głosowali za odebraniem pieniędzy, które miały być przeznaczone na remont budynku. Akcja była protestem ostrzegawczym. We wrześniu organizatorzy planują kolejny, tym razem generalny protest. Na początku tego roku Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej Folkier otworzyło hostel na terenie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy. Wczoraj natomiast odbyło się oficjalne otwarcie ogrodu. Członkowie stowarzyszenia zaprosili mieszkańców z pobliskich domów na spotkanie zapoznawcze oraz piknik. Ogród przy hostelu Folkier zgromadził wczoraj kilkunastu mieszkańców z pobliskich domów. Postanowiono zaprosić ich na piknik. Właściciele hostelu chcieli poznać swoich sąsiadów, a jak piknik, to wiadomo, była okazja, aby ze sobą porozmawiać. Przedstawiciele stowarzyszenia opowiedzieli trochę o samym hostelu i planowanych w nim wydarzeniach. Mówiłem, że hostel i sala konferencyjna to jedno, natomiast jako stowarzyszenie prowadzimy dużo różnych działań kulturalnych, poprzez warsztaty rękodzielnicze, kończąc na wydarzeniach ogólnodostępnych, chociażby na dziedzińcu. W tym roku planujemy przenieść do Parku Kulturowego Noc Sobótkową. Przygotowano pyszne przekąski oraz kiełbaski, którymi rozpieszczano podniebienia zebranych.
Poprzez taki piknik organizatorzy chcieli wzmocnić więzi społeczne. Jak się z sąsiadem rozmawiała w ogóle? Dobrze, dlaczego nie? Bardzo dobrze. Dużo mówił, najważniejsze, się słuchał. No, bardzo sympatycznie. Jesteśmy naprawdę mile zaskoczeni, sympatycznie z panem się rozmawiało i przede wszystkim naprawdę coś tam będzie się działo. Miejmy nadzieję, że ciekawie. Taka integracja sąsiadów na pewno jest potrzebna. Wspólny piknik zapewne w przyszłości zaowocuje w postaci zwykłej sąsiedzkiej pomocy. Żółte żonkile na ulicach Zgierza. To akcja Pola Nadziei. Już po raz kolejny wolontariusze wyszli na ulice naszego miasta z kwiatami, ulotkami, a także puszkami. Wszystko po to, aby zebrać fundusze na budowę zgierskiego ośrodka hospicyjnego oraz zakup sprzętu medycznego dla podopiecznych tej instytucji. Ideą kampanii Pola Nadziei stworzonej przez organizację charytatywną Wielkiej Brytanii jest pozyskiwanie funduszy na działalność hospicjów, ale także edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na cierpienie i los osób nieuleczalnie chorych oraz propagowanie idei wolontariatu. Zgierz w tej akcji uczestniczy już od blisko 10 lat. Mamy 5 grup, w sumie 20 osób, tak, 20 uczniów, także było duże zainteresowanie dzieci. Cała akcja składa się z dwóch części. Jesiennej, podczas której cebulki żonkili sadzone są przez dzieci, młodzież, wolontariuszy hospicyjnych na terenach udostępnionych przez miasto, i wiosennej, kiedy to wolontariusze ścinają kwitnące już żonkile i kwestują w miejscach publicznych w charakterystycznych żółtych koszulkach. Dostajemy żonkile, a z dziećmi robimy balony. Ogólnie będę to pomagać. Żeby pomóc innym. Słyszałam, podziwia pani takie młode dziewczyny, że... Tak, bardzo jest mi miło, że wspierają taką akcję i udzielają się. To jest naprawdę ważne, że młodzi ludzie mają zaszczepione takie wartości. Jak ktoś potrzebuje pomocy, ja jestem gotowa cały czas. Jestem Armianką, pierwszy chrześcijanką. To moje obowiązek. 28 lat jestem tu, w Zgierzu. I bardzo, bardzo cieszę, bardzo lubię Polaków. I pomagać. Dzięki prowadzonej akcji w Ozorkowie, Aleksandrowie Łódzkim, Leśmierzu oraz w Zgierzu wolontariuszom udało się zebrać ponad 11 tysięcy złotych. Te pieniądze zostaną przeznaczone na budowę ośrodka hospicyjnego w Zgierzu i zakup sprzętu medycznego dla podopiecznych hospicjum. Zetknięcie młodego człowieka w czasie edukacji szkolnej z kilkunastoma dyscyplinami sportu może sprawić, że nawet ci mniej sprawni, bardziej wymagający lub wybredni prędzej czy później znajdą coś dla siebie. Według ekspertów cała sztuka pedagogiczna polega na cierpliwym poszukiwaniu przez ucznia swojego ćwiczenia gry dyscypliny sportu, którą przyjmie za własną i poświęci się jej na długie lata. Z tego założenia wychodzą nauczyciele wychowania fizycznego ze szkoły podstawowej nr 12, organizując sportowe wycieczki. Sportowa wycieczka została zorganizowana już po raz czwarty. Tym razem uczestniczyły w niej klasy 6 i 5 ze szkoły podstawowej nr 12. Zajęcia miały miejsce na hali zapaśniczej ZTA Zgierz. Nasza nauczycielska inicjatywa nauczycieli ze szkoły podstawowej nr 12. Wymyśliliśmy sobie taką formę lekcji wychowania fizycznego. Zachęcamy przede wszystkim tą formą dzieci do uprawiania jakiegokolwiek sportu, ponieważ no niestety, ale dzieci coraz rzadziej uprawiają sport w klubach. Chcemy ich zapoznać z salą, jak taka prawdziwa sala treningowa wygląda. Mają tu odpowiednie warunki do tego, żeby móc realizować podstawę programową, więc jedno z drugim się nie wyklucza i jak najbardziej jest wskazane. Dzieci podczas 3 godzin ćwiczeń rozwijały swoją sprawność fizyczną w grach i zabawach z elementami szybkościowymi, zwinnościowymi czy mocowaniem. Chętnie uczestniczysz w zajęciach? Tak, bardzo fajnie jest. Dodatkowo gościem tych zajęć był Grzegorz Krysiak, zawodnik m.in. KS Boruta, Zgierz, ŁKS Łódź, Śląsk Wrocław czy Lechii Gdańsk. Złoty medalista Mistrzostw Polski z ŁKS w sezonie 1997-1998, reprezentant Polski w piłce nożnej. Dla uatrakcyjnienia wprowadzamy taką też formę poznawania przez dzieci tych słynnych zgierskich sportowców. To już 4. edycja, więc pewne osoby już nas odwiedziły, pewni goście. Dzisiaj jest to Grzegorz Krysiak, mistrz Polski
w piłce nożnej, reprezentant Polski, więc na pewno dzieci będą mogły się dowiedzieć wiele o karierze i takich sportowych doznaniach naszego sportowca. No ja bym chciał, żeby po prostu ktoś tutaj w Zgierzu poszedł w moje ślady, czy w ślady Tomka Kłoska, czy Jacka Płócienika świętej pamięci, bo to byli nietuzinkowi piłkarze, no było kilku piłkarzy też. Jacek Kozłowski, Darek Matusiak, którzy też grali w Ekstraklasie. Także mam nadzieję, że przez takie spotkania gdzieś ta kwestia sportowa będzie poruszana i gdzieś ta młodzież złapie tego bakcyla po prostu. No, bo uważam, że w tej chwili no, trzeba mieć rzeczywiście dużo charakteru, i żeby po prostu trenować i brać udział w takich zajęciach, bo jednak to, co jest teraz, komputer, internet, tam różne takie kwestie poza sportowe, no jednak zabierają troszeczkę czasu, a to nie rozwijamy się fizycznie po prostu. Uczniowie usłyszeli także o trudach profesjonalnego uprawiania sportu, o wysiłku z nim związanym, a także o wytrwałości oraz wyrzeczeniach w drodze do mistrzostwa. Na zakończenie zajęć dzieci mogły skorzystać z siłowni znajdującej się w hali zapaśniczej ZTA. A już niebawem odbędzie się kolejna piąta sportowa wycieczka. Dobiegła końca czwarta edycja Ligi Koszykówki ZAG. W tym sezonie w rozgrywkach wzięło udział 8 zespołów, łącznie około 70 zawodników, amatorów koszykówki. Spotkania rozgrywane w każdy piątek na małej hali Mosir cieszyły się niemałym zainteresowaniem. Mecze grupowe, jak i play-offy były zacięte i pełne sportowej pasji. Zwyciężyła drużyna Jerzy. To już ich czwarty tytuł z rzędu, ale o wygraną wcale nie było łatwo. Rafał Woźniak. To była już czwarta edycja ligi. W trzech poprzednich brało udział 6 ekip. W tym roku do ligi dołączyły 2 kolejne zespoły. Przez to rozgrywki zyskały na atrakcyjności. Można śmiało powiedzieć, że liga się rozwija, a poziom meczów również staje się coraz wyższy. Znaczy teraz mamy zdecydowanie bardziej też zróżnicowane zespoły. Wróciła drużyna Old Boyów. Mamy drużynę kobiety na boiska, drużynę tylko żeńską, ale za to bardzo doświadczonych i utytułowanych zawodniczek. Także też nawiązały do równą walkę nawiązały z panami. Także no troszeczkę ta liga ewoluuje i mi się wydaje, dzięki temu staje się coraz bardziej ciekawsza i atrakcyjna i dla kibiców, i dla uczestników. Finałowe spotkania Zgierskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki wróciły do małej hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W tym roku było może mniej uroczyście, ale jeśli chodzi o pojedynki, to były równie zacięte. Do rozgrywek przystąpiły takie ekipy jak Bad Boys, Basket Łódź, Gentlemen, Jerze, Kobiety na Boiska, Młode Jerze, Lacerta oraz Old Boys. Bardzo różne, zróżnicowane, drużyny są też wymiksowane. No ale jak widać, do finału ciągle te same ekipy. Nam się udało w zeszłym roku po raz pierwszy debiutując dotrzeć do meczu o trzecie miejsce. W tym roku powtórzymy. Druga edycja, finał. Niewiele, 6 punktami tylko przegraliśmy, także to była taka najlepsza edycja. Mieliśmy 2 razy srebro, raz brąz i teraz gramy o trzecie miejsce, także trzymamy się, podium. W meczu o trzecie miejsce zespół Bad Boys zmierzył się z drużyną Gentlemen. Od samego początku zarysowała się przewaga drużyny Gentlemen, która skutecznie kończyła akcję zarówno spod kosza, jak i z dystansu. Ostatecznie wygrali spotkanie 49-57. Natomiast finał to pojedynek drużyn Lacerta oraz Jerze. W pierwszych 10 minutach byliśmy świadkami wyrównanego pojedynku. Lacerta próbowała szybko rozgrywać swoje akcje, ale obrona Jerzy była na posterunku. Emocji nie brakowało, ale to jednak ponownie drużyna Jerzy obroniła tytuł mistrza ZALK, wygrywając 58-50. Zespoły coraz lepsze, wzmacniają się zawodnikami gdzieś tam wyciąganymi na jakichś różnych treningach bądź nawet z innych lig amatorskich. Także można powiedzieć, że no pierwsza edycja, okej, to tam powoli raczkowało, ale teraz nawet mamy, można zauważyć po wynikach, meczach półfinałowych o tym, że jakie zespoły dostały się do czwórki, decydowały naprawdę małe punkty i niewielkie różnice. Drużyny grają w systemie ligowym, czyli każdy zespół rozgrywa minimum 7 spotkań. Zgierska Amatorska Liga Koszykówki odbywa się 2 razy w roku, w edycji wiosennej i jesiennej. Podobno do rozgrywek mają dołączyć kolejne zespoły. Także czekamy z niecierpliwością na kolejną edycję ZALK. Nasz kraj nawiedziły niże i fronty atmosferyczne z nad Atlantyku, a wraz z nimi zimne powietrze. Na szczęście wysokie temperatury mają powrócić do nas w weekend. Zapraszam na prognozę pogody.
dzisiejszej nocy temperatura wyniesie 7 stopni Celsjusza. W czwartek słupki rtęci pokażą do 16 kresek. Do tego ma być deszczowo i pochmurnie. W piątek temperatura maksymalna wyniesie także 16 stopni. Sobota przyniesie ocieplenie do 22 stopni. Będzie więcej przejaśnień. Parasole będzie można zostawić w domach. Ciśnienie będzie się wahać, jednak na wysokim poziomie. W środowych wydarzeniach to już wszystko. Po krótkiej przerwie zachęcam do obejrzenia programu Co dalej z Młodzieżowym Domem Kultury. Na następne z nami spotkanie zapraszam oczywiście w piątek o stałej porze. Spokojnego wieczoru życzę. Dobranoc.
więc ustalmy fakty. Pierwszy wniosek na młyn, tak, na budynek po nowym, po młynie nie ma. Drugi projekt, Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego, został również odrzucony. Teraz starostwo mówi, że wyda 45 tysięcy na dokumentację na kolejny projekt, który składa do końca maja, a rozstrzygnięcie w październiku. Nie wierzę, że są w stanie pozyskać jakiekolwiek środki. Ja tego protestu tak na dobrą sprawę nie rozumiem. Nie rozumiem, gdyż uważam, że jest to wielka manipulacja polityczna, że pani dyrektor jest wciągana w jakieś rozgrywki, które są bliżej nieokreślone. Ponieważ gdy się proponuje, gdy proponujemy jako zarząd budowę i rozbudowę budynku, który ma powstać nowy za kwotę około 5,5 miliona złotych, to tak naprawdę żądanie remontu jakiejś starej, za przeproszeniem, rudery, byłoby naprawdę nieporozumieniem. To wszystko powoduje, że tworzy się jakąś atmosferę, która dla mnie jest naprawdę niezrozumiała. Pamiętajcie, w przyszłych wyborach! Pracuje bardzo dobrze, natomiast mamy problem z samą siedzibą, tak? Chodzi o to, że niestety, ale budynek nadaje się już dawno do remontu. Sale nie są przystosowane niestety do zajęć, brakuje wyjść ewakuacyjnych. Budynek niestety jest popękany z jednej strony i czekamy na ten remont. Nie możemy się doczekać tak naprawdę od kilkudziesięciu lat. Przypadkowo jesteśmy tutaj, to ale chcemy... Pani chce, rozumie, pomóc. Tak. Teraz to jest super za tą panią dyrektor, ale jeszcze wymaga remontu, niech to będzie. Zwierzę się wszystko zamyka, nie ma nic, tylko chemia jest sama, tylko mamy, oddychamy czym. Uczęszczają tutaj dwaj moi synowie i chciałabym, żeby mogli godnie w normalnych warunkach pogłębiać swoją wiedzę, tak? Także pani dyrektor walczy o to, a my razem z nią. Serdecznie chciałbym zaprosić przedstawicieli rodziców, czy rady rodziców, żeby przyszli na spotkanie merytoryczne, gdzie naprawdę wyjaśnimy, co chcemy zrobić, jak chcemy zrobić i kiedy chcemy zrobić. Faktem jest, że opóźniła nam się inwestycja ze względu na to, że w pierwszej, że tak powiem, w pierwszym podejściu wniosek nie otrzymał wymaganej ilości punktów i został oceniony, może nie negatywnie, ale oceniony na tyle słabo, że nie przeszedł, nie wszedł do finansowania, ze względu na to, że w pierwszej formie wniosku zamykaliśmy się jak gdyby do Zgierza. Natomiast instytucja kultury, która ma powstać, ma mieć charakter powiatowy, a więc ma obejmować powiat, ale i również wychodzić i poza struktury powiatu. Czekałam przy Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu. Nie działajcie w białych rękawiczkach. Dobrze do kieszeni. Dobra, ukażę do kieszeni. Ja tu uczęszczam na naukę języka angielskiego, widzi pan, jestem starszym człowiekiem, a bardzo jestem zadowolony z tego. No właśnie, jak uszą w tej placówce? Bardzo dobrze, naprawdę. Podchodzą do nas tak, no, jak do starszych ludzi, czyli jak należy, nie? No. Myślę, że to jest przede wszystkim zasługa ekipy, która tutaj nadzoruje, także, a dzieci chętnie chodzą. Prosimy pana sekretarza powiatu zgierskiego, który wygląda przez okno. Pamiętajcie się, my walczymy o nasze dzieci. Nasze dzieci to nasza przyszłość. To jest to, co od początku pokazywaliśmy, że starosta na sesji i w ogóle zarząd i przede wszystkim radni koalicyjni oszukali tych ludzi. Obiecywali górę złota, wydali już pieniądze na dwa projekty. Teraz kolejne 50 tysięcy chcą wydać na kolejny projekt, a ten projekt nie ma szans powodzenia, nie ma szans przejścia. To jest mydlenie oczu. Powinniście zapytać, gdzie są radni koalicyjni, tacy jak Bożena Palmowska, Krzysztofa Kubiak, Wojciech Budziarski, pani Maria.
Maria Sobczak, to są radni ze Zgierza, Rafał Mamiński, którzy głosowali za uchwałą intencyjną o likwidacji MDK-u. Włączyłem się w tą sprawę. Ja uważam, że likwidacja Młodzieżowego Domu Kultury to ogromna strata dla młodzieży ze Zgierza oraz dla dzieci zgierskich. Nie powinno się tego robić, no ale jak widzimy, Zarząd Powiatu Zgierskiego ma zgoła inne plany. Pomimo zapowiedzi, które były wielokrotnie składane, zapowiedzi rozbudowy tego domu, a okazuje się, że tak naprawdę nie ma środków, które Zarząd Powiatu Zgierskiego zobowiązał się pozyskać. Pamiętamy wszyscy, jak starosta, jak członek zarządu Adam Świniuch obiecali, że jeżeli przegrają projekt, zabezpieczone 1,5 miliona w budżecie oddadzą nam na remont budynku. No i gdzie są te pieniądze? A teraz podjęli uchwałę, że przekazują te środki na drogi. Więc my protestujemy, bo my chcemy, żeby nasze dzieci uczyły się w bezpiecznych warunkach. Natomiast zabezpieczenie bezpieczeństwa, tak? Bezpieczne warunki to jest artykuł 10 prawo oświatowe, tak? To powiat zgierski jest naszym organem prowadzącym. Oni muszą zabezpieczyć nam te dobre warunki pracy i nauki. Oczywiście potwierdzam to, że przy tworzeniu projektu zabezpieczyliśmy kwotę wkładu własnego, ale to jest wkład własny do realizacji. W związku z czym, że ten wniosek nie uzyskał w tym pierwszym rozdaniu dofinansowania, te pieniądze stały się jak gdyby bezprzedmiotowe. To nie były pieniądze, jak tutaj próbuje się przedstawiać, na remont starej siedziby, tylko na budowę nowej. W związku z tym one w tym roku nie mogły być wykorzystane. Natomiast z tych środków zabezpieczyliśmy środki na nowe studium wykonalności, czyli na nową dokumentację dopasowującą już do tego nowego wniosku, kwotę 45 tysięcy, taką, która nam wystarczy na zrealizowanie tej dokumentacji na nowy wniosek.